kochani, jesteśmy dzisiaj na planie programu Jaka to Melodia. Ty jesteś, Tomku, dzisiaj uczestnikiem, Kasia osobą towarzyszącą. To pytanie do ciebie, Tomku, czy ty się w ogóle stresujesz udziałem w tym programie? No oczywiście, ja jednak mam to do siebie, że przy każdym takim wystąpieniu troszeczkę się stresuję. No dzisiaj tym bardziej, bo jednak jest konkurencja i będziemy starali się brać pieniążki na te cele charytatywne. Ale tak jak już jesteśmy tutaj, to jednak ten stres spada, więc myślę, że będzie fajna zabawa. Ja mam takie poczucie, że ten program to jest po prostu taka ikona mojego dzieciństwa. Zawsze oglądałam, leciało w telewizji. Czy wy także oglądaliście ten program? Właśnie, za młodu częściej nawet. No teraz troszeczkę mniej czasu jest, ale jednak czasami się ogląda, więc fajnie, nie w życiu bym się spodziewał, że tutaj będę. Więc jednak jak to takie mojego chłopca, no to zaskoczenie duże. Nie przyszło mi to nigdy do głowy. Więc pytanie, jak ty się czujesz? Czy czujesz się właśnie mocny, silny w tych utworach? Bo tutaj trzeba mieć ogromną wiedzę. Niektórzy zgadują utwory po jednej nutce. Czy ty się przygotowywałeś jakoś do tego programu? Tak, ciężko jest się przygotować, myślę, do takiego programu. Słuchać całej po prostu tak, playlisty, wszystkie polskie muzyczne hity. Kasia o to dba, żeby słuchał różnorodności, jeśli chodzi o muzykę. No ja skupiłem się raczej na polskich utworach. Mam taką cichą nadzieję, że jednak będzie ich więcej. No zobaczymy, zobaczymy. Jestem dobrej myśli. No jeśli nie, to liczę, że pozostali moi znajomi przyjaciele zgadną, więc... Kasia, ty dzisiaj jesteś tutaj jako wsparcie, jak się czujesz w tej roli? Czy trzymasz na duchu Tomka? Trzymam na duchu od wczoraj, bo od wczoraj już się zaczął bardzo stresować, już widać było, że tam zaczyna słuchać więcej muzyki, żeby coś zapamiętać. Przełączać, żeby jak najwięcej. Przełączać, żeby jak najwięcej, tak. Ale jest przygotowany. Trzymam za Was oczywiście kciuki i przejdę do kolejnego tematu. Święta Bożego Narodzenia dopiero co minęły. Jak Wy spędziliście ten czas? Spędziliśmy ten czas wspólnie. Byliśmy i u mnie, i u Tomka, także ten czas został poświęcony każdej rodzinie. My też spędziliśmy dużo czasu razem. Trochę szybko zleciało, ale jednak te święta były takie intensywne i fajne. No i takie pierwsze, takie wyjątkowe. No właśnie, pierwsze wyjątkowe, bo pierwsze razem. Jak Wy się czujecie w swoim towarzystwie? To trochę pytanie retoryczne, bo przecież jesteście parą, więc wiadomo, że dobrze. Ale jak myślicie, co macie właśnie w sobie, co Cię urzeka Tomek w Kasi, a Ciebie, Kasiu, w Tomku, że faktycznie tworzycie taką fajną parę? Gdzieś tam mnie w Tomku najbardziej urzeka ta opiekuńczość, że jest bardzo opiekuńczy i cierpliwość. Ale jest przystojny też. Też jest przystojny, no to jest oczywista rzecz. Tak, przyznaję. Jednak. Każdy to widzi, ja też. Masz dobre oczy. I w drugą stronę oczywiście, do ciebie tam. No myślę, Kasia jest takim dużym wsparciem, tak? Jest taką osobą, na którą można zawsze liczyć i potrafię jednak no, zapewnić, jakby taka była u mnie taka luka przed udziałem w programie, no Kasia ją zapełniła, tak? Więc gdzieś tam chyba najbardziej mi się to spodobało, że Kasia tak się wpasowała w moje życie. Gdzieś tam no, jestem brakującym elementem, no i tak sprawia, że wszystko jest lepsze, tak? Że ten dzień może być lepszy i to mi się chyba podoba najbardziej. Widziałam ostatnio na Instagramie Klaudii, że rozglądałeś się gdzieś tam po sklepie jubilerskim. Portale odebrały to oczywiście jednoznacznie, że szykujesz się do zaręczyn. Jaka jest prawda? Chcemy zweryfikować to u źródła. Jeśli chodzi o nasze plany na przyszłość, zostawiamy je tylko i wyłącznie dla siebie, bo jednak spodobało nam się, jak już jesteśmy sami we dwoje, bez udziału innych. A jeśli chodzi o zdjęcie Klaudii, no to Klaudia zrobiła mi zdjęcie, jak przechodziłem i akurat nie doszukiwałbym się tam nic specjalnego. No zobaczymy, tak? Zobaczymy. Ale rozumiem, że przyszłość planujecie razem. No nic się nie zmieniło, dalej chcemy być razem. Nie zmieniłaś zdania. Co z miejscem zamieszkania? Dlatego, że wiem, że teraz żyjecie trochę na odległość. Macie trochę do siebie, no jest to jakaś jednak kawałek drogi. Czy macie wspólne plany w tym celu? Czy myśleliście właśnie, czy to jednak Kasia się przeprowadzi do ciebie, Tomku, czy odwrotnie? Na razie nam jest dobrze tak, jak jest. I na razie nie planujemy nic, żadnej przeprowadzki. Na pewno nie do Kasi, więc jak coś to w drugą stronę, ale to oczywiście zostawiamy dla siebie. To jest już nasze takie ten, no, no my się cieszymy najbardziej z tego, co zostało z nami po programie, tak? I na tym się skupiamy. I dlatego gdzieś tam no, te pytania, jakby no, nic nowego nie wymyślimy, no bo to już jest takie nasze i my tutaj sobie myślimy, kombinujemy, tak żeby nam było najlepiej. Do tego dążymy. Jasne, ja też czuję bardzo, że Wy chcecie zachować to uczucie dla siebie, więc nie chcę tutaj przekraczać tej granicy, tylko uszanować. Zapytam zatem o kontakty z Martą Manowską, no bo Marta Manowska jest po prostu nie tylko twarzą, ale też taką ostoją tego programu. Mam wrażenie, że jest największą swatką, jeśli chodzi tutaj o związki. Ma najlepsze wyniki. Dokładnie, dokładnie. No i tyle fajnych rodzin już z tego wyszło. Jak teraz wyglądają Wasze relacje, kiedy program się skończył i wydaje mi się, że każdy poszedł w swoją stronę?
Tutaj z Martą gdzieś tam no nie ma okazji, tak żeby się często widzieć, no bo jednak Marta ma ten swój grafik, ale jeśli chodzi o Martę, jak tam robiliśmy nagrania czy coś, to jednak ten czas poza kamerami no była takim dużym wsparciem. Tak widać było, że ona też, jak poznaje tych uczestników, troszeczkę tak zżywa się z ich historią i jej też zależy, żebyśmy byli szczęśliwi i widać jakby myślę na końcu taką euforię, jak zobaczyła, że my jesteśmy szczęśliwi, ona też, więc jakby bardzo się cieszę chyba z tego, że nam pomogła w pewien sposób, bo gdzieś tam te rozmowy z Martą no są takie, jak mówię, jak na żywo, tam no nie ma powtórek, ale gdzieś tam każda rozmowa no tak na plus, tak, coś robiła, coś na plus. No i o Marcie można same pozytywne rzeczy powiedzieć. Tutaj gdzieś tam poza kamerami naprawdę jest chyba jeszcze lepsze jak przy kamerach. No, no nie, nic złego nie powiemy, na pewno. Zastanawiam się właśnie, czy Marta Manowska udziela jakiś rad także poza kamerami, czy pomaga w wyborze tej partnerki, czy sugeruje jakieś rozwiązania, czy może faktycznie zostawia wolną rękę, bo chce, żeby to była wasza decyzja? Nie, w życiu. Nawet przez chwilę Marta ci tam nie sugerowała nikomu. Nikomu, myślę, jakichś tam wyborów, decyzji. No, ale na koniec pogratulowała. Na pewno na koniec pogratulowała i myślę, że gdzieś tam na pewno sobie typuje, tak, i widzi, bo jednak będąc osobą taką z zewnątrz, troszeczkę tak gdzieś tutaj obok, widzi się inne rzeczy, których my nie widzieliśmy, to jednak na przykład ekipa to widziała, że gdzieś tam mamy się ku sobie i myślę, że Marta też to widziała, ale też nie było tak, że Marta, aj słuchaj, no bo tutaj taka sytuacja, nie było takiej sytuacji, no zachowuje dla siebie, ale myślę, że trzyma kciuki, i chciałaby chyba jak najlepiej. Wiem, że Kasia nie była twoim pierwszym wyborem, ale mam wrażenie, że takie sytuacje tylko pozwalają docenić to, co się miało i to, co się teraz ma. Jak wy na to patrzycie z waszej perspektywy? No tutaj właśnie jest chyba w tym troszeczkę prawdy, bo jednak gdzieś tam my z Kasią na programie mieliśmy ten kontakt, nie zostaliśmy parą, ale mieliśmy kontakt i dużym takim, myślę, czynnikiem było to, że jak rozmawialiśmy, pisaliśmy, to żadne z nas nie chciało kończyć tej rozmowy. I chyba to było taki moment, kiedy my zobaczyliśmy, że no kurczę, chcielibyśmy więcej tego, tak, i gdzieś tam od tego się zaczęło. Ja, Kasia, czytałam sobie nawet twoje słowa, że ty powiedziałaś, że czułaś się bardzo źle, kiedy jakby wróciłaś do domu. Niby czułaś, że jesteś odrzucona, ale tak naprawdę tak to odebrałam, że jakbyś ty wiedziała, że to nie jest po prostu jeszcze koniec. Jak to było w twoim przypadku? Jakby na pewno wiedziałam, że nie chciałabym, żeby to się tak skończyło, tak? Gdzieś tam na gospodarstwie chciałam, żeby to się skończyło w inny sposób, a jednak no, odrzucenie to jest odrzucenie. I gdzieś tam na pewno było ciężko, ale tak jakby brakowało Tomka mimo wszystko. Więc tak jakby też, jak Tomek mówił, tak jakby dążyliśmy do tego kontaktu jakiegokolwiek, żeby tam poprowadzić chociaż tą jedną rozmowę. Tak. Gdzieś tam powód był bardzo błahy, a my jednak mimo wszystko zostawaliśmy przy tej rozmowie, pomimo tego, że gdzieś tam temat był naprawdę taki na 2-3 wiadomości, tak, i koniec. Wasz związek to jest dla mnie piękny dowód na to, że czasami nie warto unosić się dumą, tak zwanym honorem, bo zostałam raz odrzucona, tylko że warto dać sobie drugą szansę. Warto walczyć o to, co się pragnie. To prawda, zdecydowanie prawda. I dziękujemy, że tak mówisz, tak, to bardzo miłe. Tak wyszło, tak, i jesteśmy tego dobrym potwierdzeniem, myślę. No możemy na pewno każdemu tak poradzić, tak? Takie podejście do życia. Ostatnie pytanko, czy macie jakikolwiek kontakt z Zuzą? Nie. Każdy o to pyta, ale nie wiemy czemu. No nie mamy już tam. Już spory czas, jakby ostatni raz widzieliśmy się na finale i to było tyle. To było dawno temu, tak. To była jesień, więc... Myślicie, że nie jest Zuza trochę zazdrosna o to, że wam się tak udało? Nas to nie interesuje. Szczerze powiem, nas to nie interesuje. Każdy ma swoje życie i powinien tam dążyć do tego, żeby być szczęśliwym. Dobre podejście. W sumie nie wiem, jakiej odpowiedzi się spodziewałam, ale naprawdę cieszę się, że to powiedzieliście i życzę wam po prostu wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie, tobie również wszystkiego dobrego. No i oczywiście trzymam kciuki za dzisiejszy udział w programie Jaka to Melodia. Zdecydowanie się przyda, dziękuję. Dzięki wielkie.